czytam i widzę, że jest jednym z najbardziej znanym polskim artystą szkła na świecie. Jego rzeźby znajdują się w wielu muzeach, galeriach i kolekcjach prywatnych. W latach 60. zatrudnił się w Hucie Szkła w Krośnie. Pracował przy wytwarzaniu form, dmuchaniu szkła oraz szlifierni. Poznał biegle wszystkie techniki szklarskie. A w 1981 roku, to było bardzo ważne, niemieckie pismo Neues Glas, znane wśród kolekcjonerów szkła na całym świecie, zorganizowało konkurs na 100 najciekawszych wyrobów szklanych roku. Wysłał czarno-białe zdjęcia swoich prac i dostał się do prestiżowej setki. Zaproszony na międzynarodową wystawę szkła w Kassel, wyjechał do Niemiec i został tam na stałe. Szybko zdobył międzynarodową sławę, jest zapraszany na wystawy do najlepszych galerii, a jego prace są rozchwytywane przez kolekcjonerów na całym świecie. Pan Stanisław Borowski jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Mogę powiedzieć, że właśnie pan jest cudotwórcą, jak się patrzy na to, co pan robi. Tu się tylko tak wydaje. Wszystko jest do zrobienia. Co prawda parzy, ale da się przeżyć. To jest niewiarygodne. Ja od razu państwa zachęcam, żeby państwo weszli do internetu i poszukali prac pana Stanisława. To będą państwo wiedzieli, o czym rozmawiamy. Proszę powiedzieć, jak to się robi? Może pan zdradzić te tajemnice? Tajemnic wielkich nie ma. Potrzebne jest do tego odpowiednie instrumentarium. To piec jest najbardziej kosztowną imprezą w tym kierunku sztuki. Ja myślę, że od tego trzeba zacząć, od gorącej temperatury. Wytop szkła 1350 stopni, 1150 jest wyrobowa. Proszę sobie wyobrazić, że trzeba mieć w ręce nabierak, na który się nabiera gorące szkło i tworzy się coś z tego. Aha. Trochę inaczej to wygląda w przypadku innych kierunków sztuki, jak na przykład ceramika czy rzeźba. Czy to zawsze się udaje, że każda rzecz panu wychodzi, czy są takie momenty, kiedy musi się pan poddać, bo coś nie wyszło? Bawię się w to już tyle lat, że nie może mi się nie udać. A, no właśnie, tak myślałem. A poza tym myślę, że to jest polega na też na niesamowitej wyobraźni. I jak na przykład pójdzie pan w jakimś kierunku i nagle się okaże, że można z tego zrobić coś innego, to jakoś tak pan to realizuje? To jest trochę podobne do tworzenia muzyki. Wydaje mi się, że to mi też wiele dało, bo na samym początku zajmowałem się właśnie czymś takim. Grałem z takim wspaniałym muzykiem jak Antek Kopf, którego pewnie zna Polska. No tak. Jestem sam bębniarzem, więc improwizacja jest tu wiele warta w tym wszystkim. Wydaje mi się, że wszystko można zrobić, trzeba tylko po prostu chcieć. Jak patrzę na te pańskie prace, to chwilami to one tak trochę straszą. Nie wszystkie. Są tam takie trochę prace, które są słodziutkie, ładne, ale to jest tak zrobione w momentach, kiedy mam zupełnie inną wyobraźnię. Chcę panu powiedzieć, że nie było mi łatwo w życiu i może te prace, początkowe prace są jeszcze robione przed stanem wojennym w Polsce. Mhm. Więc tam wiele jest polityki w tym wszystkim. Sama forma jest tylko formą, która jakby dekoruje ten dekor, który jest. Jak pan sam zauważył, tam jest wiele malarstwa w tym wszystkim. Tak. Tam są postacie, tam są wycinki z historii, także wiadomo, o co chodzi. Jeśli ktoś zna ten okres, wie, po co to jest zrobione. To niesamowite. Gratuluję panu sukcesu na całym świecie. No i cieszymy się, że mamy pana tutaj teraz, w Bolesławcu. Dziękuję bardzo. To bardzo miło z pana strony, że akurat mnie pan zaprosił do tego programu. Z ogromną radością i przyjemnością polecam państwu Stanisław Borowski. Znajdą państwo w internecie niezwykłe rzeczy, jakie pan Stanisław wykonuje. Następny artysta, którego gościmy, to pan Marek Zyga. Panie Marku, pan zajmuje się tak jakby zupełnie inną rzeczą, ale dojrzałem tutaj taką informację, że chciał pan zostać zootechnikiem. Tak, to była, takie były plany. Niestety wszystko się później pozmieniało. I moja pasja do gliny wywodzi się z hobby. Na początku tak. Prowadziłem zupełnie inną działalność, ale sztuka zawsze mnie interesowała. No i w pewnym momencie postanowiłem coś z tym zrobić. I kiedy pewnego dnia wpadł mi do ręki kawałek gliny, zacząłem tworzyć na początku małe formy. Były to płaskorzeźby, małe formy rzeźbiarskie. Zafascynowała mnie forma głowy, którą przerabiałem na różne sposoby, wkładając w nią metalowe odpady, kawałki kamieni, co zaowocowało moją pierwszą wystawą w 2007 roku właśnie tutaj w Bolesławcu, Muzeum Ceramiki.
No i tak już się później potoczyło. Pan najpierw tworzy te postaci, znaczy swoje prace, a potem to się wypala, tak? Tak, tak. Prace są zbudowane z różnych rodzajów mas szamotowych, różnych pod względem ziarnistości, właściwości fizycznych, koloru. Tak, na początku, sam początek pracy polega na zrobieniu modelu glinianego, którego następnie oblepiam gipsem, tworząc formę. Mhm. Następnie forma się wylepia i prace, kiedy są suche, trafiają do pieca. Następnie są szkliwione, są nakładane pigmenty ceramiczne. Tak powstaje gotowy produkt. No. Wyjechał pan z Polski, a potem wrócił i zajął się ceramiką artystyczną, a prace pańskie można znaleźć w Belgii, w Niemczech, Holandii. Ceny prac w tysiącach euro. No to gratuluję. Dziękuję. To niesamowite, że mamy takich artystów właśnie tutaj na Gliniadzie w Bolesławcu. Dziękuję panom bardzo serdecznie. Dziękuję.